Cześć, witam się Twój multiguru. Takie pytanie z testu wiedzy o policji. Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania policjanta. Szczerze mówiąc, dokładnie nie wiem, jak oni to rozwiną. Natomiast z tego tytułu przeczytam Ci cały artykuł 99 ustawy o policji i sam wyciągnij jakieś wnioski. Czyli uposażenie policjanta, artykuł 99 ustawy o policji mówi: prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Z tytułu służby policjant otrzymuje jedno uposażenie i inne świadczenia pieniężne określone w ustawie. Po trzecie, przeciętne uposażenie policjantów stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Przez przeciętne uposażenie, o którym mowa w ustępie trzecim, należy rozumieć uposażenie wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej. Także zapamiętaj sobie, tą nagrodę roczną dzieli się na 12 i też dodaje się do uposażenia. To będzie też ważne przy sprawach emerytalnych, ale dzisiaj o tym nie mówię. Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ustępie trzecim, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Także uposażenie policjanta jest związane nierozłącznie z tak zwaną kwotą bazową, co nie jest na dzisiejszy filmik. I w zasadzie to jest wszystko. Obejrzyj sobie to parę razy i mam nadzieję, że przyda Ci się na teście wiedzy o policji. Tradycyjnie po lewej stronie kliknięcie w subskrypcję, powiadomienia dzwoneczkiem lub obejrzenie kolejnego filmiku.